No, hej, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej mapki The Siege Breaker. Razem ze mną jest oczywiście Emi. Hej, hej. Tak, i jesteśmy na wyspie Tree Bardensów, jakichś druidów szalonych, którzy strzelają kaktusami, a na ciebie owca się patrzy. No właśnie chciałam powiedzieć, przyszła do mnie owieczka. Dzień dobry. W ogóle wcześniej, jak walczyłam z tymi dziećmi nawiedzonymi, to przypadkiem trafiłam owce i może ta się chce zemścić, ojej. O Boże, nie. A tak przy okazji zauważyłam, że nie masz ten... Aha, no właśnie, sobie, dopiero... Powiem. Proszę, no bo mam zapasową. Dobra. No to co, idziemy szukać dalej, nie? No tak, zobaczymy. Aha, tu jest jakiś mostek. Tu można wejść? Nie, tu jest coś zablokowane. O, nie można tu wejść. A to są te kaktusy, które oni hodowali chyba. Aha, no faktycznie. Okej. Okay. Urocze. Humbly approach. Aha, dobra, to jest to samo, co czytałam. Gdzieś w prawo miałyśmy iść, ale teraz już nie bardzo pamiętam, gdzie to jest w prawo. Oj tam. Przypuszczam, że trafimy, a jeszcze przy okazji możemy jakieś te domki ograbić wszystkich. Ale fajne te mają tu. O, tutaj jest trochę jedzonka. O. Ja sobie wezmę chlebki, a sobie zostawię resztę. Bo tu w tych domkach pewnie dużo żarcie, musimy się uzbroić odpowiednio. Już tu jest. A tu się da wejść w ogóle? Co za dziwne miejsce. No właśnie. Nie wiem, nie ogarnę. A co to jest? Aha, tu jest coś... Owca, przeszkadzasz. Tu jest łóżko zakopane. To jest to miejsce. Też jest jakaś skrzynka. Też jest jakaś super, nie wiem, broń. Chyba. Niedłużka. Dobra. Ja na razie zbieram, najwyżej ci potem dam. Mhm. Jak będzie ci brakować. A tu cóż jest? Co? Dispenser jakiś? O, kolejna skrzynka. Bottle of Enchanting. I... Nie, to są złe rzeczy. Tego nie biorę. To jest bardzo dużo takich trujących potek wszędzie. Znowu jakiś ten wredny ktoś przyszedł. No, farmera zabiłam. Tylko, aha, bo tędy się wychodzi. Już myślałam, że... Wpadłam i nie wyjdę. No dobra. Jakiś snopek siana zebrałam. O, aha, tam jest ten portal. Widzę go nawet. Widać go. Tak u góry taki. Znowu takim czerwonym czymś. Zablokowany. O, tu jeszcze jakieś ruiny widzę. Czemu ja nie mogę stąd wyjść? Jak ty stąd wyszłaś? Tam była bramka tam na dole. Taka. Ja ją otworzyłam, więc tu nie móc wyjść. To nie wiem. Więc mogę tapnąć. Jak chcesz. O, tu jest spawn. Znalazłam spawn i... Tyrion, son of Taiwan. Boże. Master of Wine. Aha, tu leży Tyrion. Dobra, to może lepiej mnie tepnij, bo ja nie wiem. Okej. Okay. A, jestem w więzieniu. Tak, za wszystkie złe uczynki. No. O, to są jakieś stare krypty. Access from the guard tower near the gates of the temple. Aha, czyli najpierw musimy chyba iść do świątyni, żeby się tu dostać. No, to jest zablokowane. O, Billy John's strong arm. Okej, okay, to jest pełno strzał znowu. Sakra. I ogólnie tu jest cmentarz.
chyba to by wychodziło. Co? Elvis? Elvis! He's still alive! Cieszę się. Elvis wiecznie żywy. Uroczy. Ty, Elvis śpiewa! Witcher mi tędy! Ojej! Witcher mi sweet! Nigdy nie pozwól mi odejść, ale bajer. O kurde, ale... Teraz już jest wiecznie martwy, ojej, chyba że znowu wstanie. Śpiewa nam tak pięknie, o, piękne to było. Cudowne. Dobra, to chyba musimy się udać do świątyni już. Tak mi się wydaje. Ona była gdzieś tam u góry? Ktoś tam zabił jej creeperów i tak dalej, jakieś różne tabliczki. The temple of the three wardens, stay away, not non-believers. Aha, świetnie, to jak się mamy tu dostać? Chciał wierzyć. Tak, chciał wierzyć. W drzewa. Tutaj jest trochę mięska. Też sobie weź. I jeszcze jakaś... książka. Ever since our great Tivalus. The gate to the temple remains closed. Aha, czyli jak zaczął działać ten portal, to oni zamknęli bramę do świątyni. I don't want to see anyone, and there is a rumor that there will be a new war against the. Aha, czyli nie chcą, ci ze świątyni nie chcą nikogo widzieć jakby i że chodzą plotki, że powstanie wojna pomiędzy właśnie tymi heretykami i Gearersami. We have caught a few assassins who tried to enter the temple. Czyli złapali jakieś kilku asasynów, którzy próbowali się dostać ze świątyni. Używając jakiegoś starego przejścia podziemnego przez krypty, które prowadzi bezpośrednio do świątyni. Okej, okay, czyli to jest chyba nasza wskazówka, że mamy tam pójść. We have sealed the crypts. Oni tutaj zablokowali te krypty, ale mogą być odblokowane poprzez dźwignię w wieżyczce strażniczej blisko jakby wejścia do świątyni. Czyli chyba tutaj, jak mi się wydaje. Dobra, zostawię tą książkę tutaj. Wow! Boże. Tutaj jest więcej tych... O! Jest przycisk. Dobra. To chyba możemy iść do tych krypt. Niejedzmy. Raczej się przyda. No. Jak to krypty. Krypty, krypty, krypty. Gdzie one były? Tutaj. Elvis nie przychodzi drugi raz. Okej, okay, otwarte, dobra. Wow. O, Anu. O, nie, to już mi się nie podoba. Jeszcze nie, tego jest tutaj troszeczkę dużo. Światło, światło, światło. Nosisz je w sobie. No ba. Ale się palą. Tak. Dobra, oświetliłam. Można zabijać. Nie! Jesteś daleko? Nie, na tym, koło cmentarza, więc spoko. Okej. Okay. Dobra, w dispenserze nicość. Aha, tu są jakieś drzwi. No fajnie, a jak tu przejść? To jest interesujące. To jest jakaś dźwignia gdzieś? Chyba, że tu gdzieś jest.
A, o Boże, tu jest jeszcze zejście jakieś na dół. Teraz czekaj, gdzie ty jesteś? O, tutaj. To za tobą. Tu okay. Jest przejście. Nie no, na razie sobie tam patrzyłam, ale... No spoko, spoko, tak tylko mówię. Okay. Pewnie by się przydało, więc... Dobra, na razie jest to spokój w miarę. Aż dziw. No, aż dziwne. Victims of the Toad Plague. Aha, jakieś plagi, nie wiem, żab czy czego. No właśnie. Okej, okay, tu jest zalane. Ja wiem, czy można tędy? Można tędy przejść. Chyba musimy się po prostu kierować tymi szmaragdowymi blokami. Takie mam wrażenie, że one zawsze nas prowadzą. O nie, pająk! Znowu. Dobra, przynajmniej woda ich zmyje trochę. Chyba jest. O, tu coś jest! Punkt widokowy, komnata cichych braci. Okej. Okay. O kurde! Miło mi chyba. Dobra, tędy chyba musimy iść. Czy w drugą stronę? Właśnie, jeszcze nie zdążyłam zobaczyć, ale coś jest, więc można było badać. A, czekaj, bo tu jakieś no właśnie. Pseudonaukowiec. Jeszcze skoczą, skaczą te pająki z no sufitu. Pająk. Pająk. Aha, to jest widoczek. Ten void, ta przestrzeń, próżnia. O, możemy zeskoczyć, ale super. Tak, proszę. Cieszę się. Zamknę tutaj. Dobra. Tu coś jeszcze jest, ale co? To jest drzewo. Tam są jakieś skrzynki, ale Boże, czy ja tam dojdę? Tylko się nie wrócę, nie? A, spadłam! Upsi, ja się widziałam, ale to wyglądało. O, aha, tu jestem. No cóż, aha, tędy nie przejdę, muszę iść dookoła. No cóż, w tych skrzynkach pewnie jakiś sekret jest. No właśnie. Nałoży się. O, tu się już rodzą kolejne pająki. No właśnie. Coś czuję. Ale mnie korcą te skrzynki. No właśnie, też tak. Czekaj, zastanawiam się, jak to ogarnąć tutaj. Tam się da w ogóle dojść. Tak. Fajnie się leci. Aha, bo ja byłam spowolniona jeszcze. Dobra, no, ja sobie grubuśka. Umarłam, ty sobie umarłaś, tylko trochę inny sposób, więc jest milutko. O, Boże. Zejdźmy na dół. Boże, te pająki tam. Pająk, spadaj. Z drugim. No, nie gryź. Nie gryź mnie. Boże, tu jeszcze te normalne pająki są. O. Dobra, daruję sobie pójście po te skrzynki. Bo chyba tam nie dojdę. To jest jakoś się masakrycznie postarać z tym skakaniem. Dobra, co tu jest? Ała, pająki! Nie gryzie! To na pewno jest. Przecież nie da się pojść w ogóle. No właśnie. Tam nawet oświetlenie nic nie daje, bo to i tak się spałują. Jeszcze z dwóch stron na mnie lecą te pająki, cholera. Nie, to nie jest śmieszne. Z pięć naraz, to jeszcze te jaskiniowe w większości.
Biegnę no. sobie, ale nie wiem, czy to ma sens. Chyba, że to będą jeszcze gorsze rzeczy. A krypuj się! Nie! Ja chcę pająki, ja kocham pająki! No i dupcia. Poleciałam do drugiej komnaty i chciałam się zamknąć, a tam creepery. Piękne to było. Widzisz, zawsze może być gorzej. No. Dobra, oświetlam. Tu jakieś ciasto. To jest Eddie's room. Pokój Ediego. Biblioteczka Ediego. Jakieś jabłuszka. Ediego. Tak, Ediego. Tarpeczka też Ediego. No pa. I pająki mógłby sobie zabrać. Już lezą właśnie. Za mną znowu. Stara notatka. Ha, znalazłem drogę ucieczki z tych dormitoriów. Mm-hmm. Jakby nasi... O, słyszę, że idziesz? No tak. Nasi nauczyciele, ci tribardensi, nie pozwalają nam... Nie, will not keep us in the script all day long. Students have to relax a bit. Aha, nie mogą nas tu trzymać jakby całymi dniami. Studenci muszą się trochę zrelaksować, tak ziółko i tak. No właśnie. This is why Andrew and me have hidden two levers. Aha, czyli dlatego właśnie Andrew i ja ukryliśmy dwie dźwignie, które użyjemy do odblokowania sobie drzwi. Jedna jest w jego pokoju i jedna jest w moim pokoju. Mm-hmm. No ale nie widzę tej dźwigni tutaj nigdzie. Znowu creeperki się pchają. W skrzynce nie było dźwigni. To musi być ukryte. No właśnie. Co my tu mamy? No łóżka. Jest jakiś obraz. Wypsułam obraz i nie mogę go powiesić na ścianę z powrotem. No cóż. Nie, creeper. No i tu jest ten pokój Andriego. Coś tam jest. Ale co? A, jest dźwignia. Kliknęłam. Dobra, to teraz dźwignię tamtemu. Musimy znaleźć. Gdzie jest ta dźwignia? Aha, ona... O, tu! Boże, drogi, dobra, ale ukryta sprytnie. Dobra, jest wyjście. Tutaj. O. Tylko creeper za mną łazi. Sto creeperów. Nie, no bez jaj. Never mind. Kabum. Jak uroczo. Tak, mam jedno serduszko, więc to jest raczej trochę głupi plan. Najedź się. O nie, spadają nam skóry. Cholera. To są tabliczki, chciałam przeczytać. No właśnie. Czekaj, spróbuję to oświetlić. A, ale ich tu jest dużo. Zombie, daj żyć. Nie, bo on też chce żyć, a nie może. Pumping father and fun. Aha, dobra, to są jakieś barwaki po prostu na tych tabliczkach. Tu jest jakieś ma wyjście. Dobra, nie wiem, odblokuję to. I pójdziemy jeszcze na górę. Kolejny przylazł. No właśnie on chyba z góry zszedł, więc... No, właśnie wszystkie te z góry. Będzie wesoło. Tutaj są... Aha, bo to są te krypty chyba po prostu. Tak mi się wydaje. Fak. Gin. Tu jest jakiś... Ło, super miecz, ale on spadł. On zabiera 7 życia, nie? Aha. Jak go będziesz używać. To super. O, tu jest ten, dużo żarcia. Dużo żarcia i pochodni. Dobra, weź sobie resztę. Jeszcze tu jakiś się zaspawił, nie wierzę w to. Dobra.
chyba tyle. Fajne ognisko mają w tych dormitoriach, mm-hmm. naprawdę. Uroczo. No. Okej. Okay. To chyba możemy iść dalej. Au, znowu! Jezus! Zostaw nas w spokoju. Dobra. Co my tu mamy? O, tu już jest bardziej oświetlone. Czy myśmy tu byli? Nie, no właśnie. Tak, bo to są te trupki. Podobnie. Ta plaga jakaś. Aha! Byliśmy tu. No lol. No to nie wiem. I don't get it. Coś mieliśmy zabrać stąd? Właśnie. Tak szukam. Czekaj, tu są jakieś przyciski. Może to aha. trzeba cisnąć. To jest dekoracja. Nie wiem. Nie wiem. To znaczy, my miałyśmy chyba tutaj odblokować wejście do tego portalu, czy coś, ale nie wiem, czy to się liczy. No, do świątyni. To mieć... Aha, no właśnie, do świątyni, tylko nie wiem, czy już... Nie wiem, bardzo na to nie, czy może to jest istotne, żebym go wzięła. Ale nie mam go gdzie ustawić. Za dużo rzeczy. Obraz. Jezu, tu jest jeszcze wejście do góry. A? Tutaj. Na razie tu jest. Nic nie widzę, ale. Jest za jednym z tych grobów takie wejście do góry. Aha. Tam, gdzie jest ten szmaragd. Po czaszkach trzeba się wspinać. Po prostu. My jesteśmy ślepe. Hooks. O, tu sobie odblokujemy. O, spawn tutaj jest do ustawienia. O, tutaj. Bodies for embalmment? Boże, czy oni jedni ciała? Już nie rozumiem. Old bones repository. O Boże. Aha, tu jest tego więcej, oczywiście. Jak żeby inaczej. Masakra się tu dzieje. Znowu. Chyba nie umiem tam wejść. Czekaj, nie. Gdzie jesteś? Aha. No tutaj, tymi schodkami na środku. No to... Czy tam tymi? Aha! Tu. W sensie tu. Tam jesteś jeszcze? Aha. Tu, gdzie jest ten szmaragd i... Czekaj. Wow. I spadłam oczywiście. Aha, dobra, chyba już wiem. Tak. Marek, tu tymi czaszkami do góry. Mhm. Fajne. No, ale ciężko było to dostrzec. No właśnie. I tu się dzieje zło. I tu spałam sobie usta. I tu się dzieje zło. Musimy znowu walczyć. Aha, tędy się nawet... A, da się przejść. Boże, co ty masz na sobie? Normalnie jakieś... Wykokrzone są te szkielety tutaj. Matko. Dobra, zabijają się nawzajem. Okej. Okay. Zdjęcia szkieletory. Normalnie labirynt? Mhm. No, nie wiem czego. No umrzyj. Dobra. Jest jakaś skrzynka. A, tu torcze. Znowu. W sumie...
się przydadzą. Umierać na mojej drodze. Niewdzięcznicy. Au. Gdzie idę, tam śmierć. Dobra, muszę się najeść. Nie to, to. Ale mają twarze dziwne. No, właśnie mają jakby takie maski, czy coś. Ale strzelają do siebie też trochę. Coś. No, to jest fajne. Nie? Dobra. Rozpamiętam oczy. W sumie one mają... chyba wyglądają jak gasty. Trochę. Racja. Tylko takie mniejsze. Nieźle, nieźle. Ja. Ciekawie wymyślił. Dobra, jeść. Pa. Umierać tam. Tu mamy misję. Aha, to jest dookoła, rozumiem. Cóż. Świetnie, to... Dobra. Co właściwie nam to dało? Tam jest drabinka zejście na dół. Boże drogi. Okej, to nie jest takie... Aha, bo to jest zawalone. Świetnie. I się na nowo spawnują. No właśnie. Życie jest takie ciężkie. Czekaj, co to było? To była ta drabinka w dół gdzieś. I tu. A, tu! Nie jest jakieś zejście na dół. Dobra, zejście. Om nom 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 nom. Wow! Tu się pływa. Jest wszystko zalane. O nie! Ała, utknęłam w pajęczy. Co my tu mamy ciekawego? Na pewno potwory, pływające kipery. Właśnie, też tak. Aaa! Okej. Okay. Świetnie, jakiś super miecz znalazłam. Utopię się! Nie, dobra, nie utopię się. To jest za super miecz. Aha, to jest jakiś miecz kula. Może być. Tylko co z tego? To słabo widać. To. No, to są drzwi. Aha, no dobra. To są drzwi, otworzyłam. Jest złote jabłko i jakaś książka, czyli nic w sumie ciekawego. Tylko się znowu zalało to pomieszczenie. Aha. Całe. O, nie mogę wyjść. Może te creepery tu giną. No. Dobra, coś trzeba znaleźć tutaj w każdym razie. Tu jest ten spawner. Pewnie tam, gdzie te creepery wszystkie i szkielety i masę innych. Świetnie. Tak! Okej, okay, dobra, jestem... Tak, znowu muszę przejść całą tą dookoła. Kurczę. Dobra, tu były te drzwi. Au. O, dobra, coś widzę. Jest. Shortcut into the jungle. Okej, odblokowałam shortcut, ale jeszcze chyba nie zrobiliśmy tu wszystkiego. O, tutaj jest coś. Musisz przepłynąć obok tych wszystkich creeperów i szkieletów. W każdym razie. O, tu jest do świątyni.
przejście. Ała. Hiper. To jest jakiś... Cthulhu tu jest! Boż. To fajnie. Nie! Nie! Razem sobie umarłyśmy znowu. O Boże! No cóż. Masakra, bo musimy przejść to wszystko jeszcze raz. Ja, to... ja już byłam prawie przy świątyni, mogłam tam pójść. Zamiast się głupio rozglądać. Myślałam, że te creepery już mnie nie dotkną na powierzchni. No nie. Nie. Ja nie mogę. Co za życie. A, jeszcze pajęczyny wpadam po trąbce. Dobra, weźmy sobie może... O, healing. Gdzie tam jest przejście? W którym miejscu, bo nie wiem. Wiesz co, ciężko powiedzieć. Dobra, na razie cię widzę, iść ale... za spawnerami, a potem zobaczysz taki szmaragd na przypiasku i tam jest jakby wyjście. I tu chyba... Tędy... Najwyżej cię potem tepnę, jak dojdę już na górę, żeby było w miarę bezpiecznie. No już tu... się wspinam i już, już mam dość creeperów. No właśnie. Dobra, jest tu jakieś przejście. Okej, okay, jest enchanting. Ale czy znalazłam jest jakiś szmarak. Ej, umarłam! Nie, to nie jest śmieszne. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha, i tu, i co? I tu jesteśmy w świątyni? No, tak jakby jesteśmy w świątyni. O mój Boże, okay. Co się dzieje? Dobra, ja ci tepnę. No, wow. Tu... O, tam widzę spawn point. To od razu sobie pójdźmy do spawn pointa i będziemy kończyć, myślę. Dobra, spawn jest. Ja jeszcze ciasta się najem. Aha. I Lord coś gada. Tutaj jest portal na... górze świątyni sprawiłeś sporo kłopotów. Jesteś pewien, że nie jest lepsze, żeby to zakończyć. Żeby zrezygnować. Ci od drzew są martwi, ale wiele niebezpieczeństw, jakichś przeklętych tam może być w świątyni. Super. Ekstra. Dobra, czyli czeka nas oczywiście pewnie jeszcze więcej walki i szaleństw, czyli standard. No właśnie. Dobrze, to w takim razie na razie będziemy kończyć i usłyszymy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy eksplorować tą dziwną świątynię i wyłączać kolejny portal w grze. Trzymajcie za nas kciuki. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa! Pa, pa!